Halo, nie przygotowałem przygotowania z odcinka i początek. Witam itów sztywniutko, ale chujowe przywitanie i o się kręca. Witam widzowie w tych, o się dziwnie czuję widzowie, bo włączyłem, odpaliłem sobie ledziki. Zobaczcie jaki jest kurwa klimacik. To mi się podoba, słuchajcie. Na samym starcie chciałem powiedzieć, że zainwestowałem w LEDy, w sensie one już były, ale po 2 latach je przykleiłem. I kurwa, zajebiście się ogląda, bo jeden, wy mnie widzicie, dwa, ja się czuję jakby było ciemno w pokoju, więc kurwa to jest fest zajebiste i się mogę zrelaksować. Słuchajcie, na samym początek zostawcie lajka i takim nietypowo długim przywitaniem i początkiem odcinka 48-sekundowym zaczynamy dzisiejszy odcinek. Poszedłem do karczmy, do której miałem się udać. Jest to karczma Pęknięta Struna, prawdopodobnie to jest ta karczma. I wykonujemy misję, którą zaczęliśmy już w poprzednim odcinku, właściwie to przypadkiem. Transakcja ze zwiadem. Razem z Cynamonem mam iść do karczmy Gerstada, gdzie muszę dyskretnie przekonać Ernesto, by zaczął głośno mówić o swoich planach. Cynamon w tym czasie będzie przyglądać się innym gościom. Jeśli któryś będzie się podejrzanie zachowywał, to zaczniemy jego obserwację. Pójdę opisać plan Cynamonowi. Jak to pójdę opisać plan Cynamonowi? O nie, nie, ja mam nadzieję, że tutaj kurwa cynamon stoi. Jaki niwel? Żaden niwel, gdzie jest cynamon? Nie, taki fajny początek odcinka miał być, kurwa mać. Może sobie chilluję na górze, widzowie. Ale ta się zajebiście czuje z tymi LEDami. Bez gituwa jest, bez gituwa. Ale przez to będę taki mega zluzowany. A tu musi być, widzowie, energia chyba na odcinkach, bo już czuję jak powoli już mi się w kimę chce. To jest taka. Znaczy właśnie w kimę to może nie, ale tutaj zajarać luga, se pochillować. No nic, to w takim razie do Cynamona jednak muszę się udać. Szczerze mówiąc, nie chce mi się tam zadupcać, to jest na drugim końcu miasta. Znaczy nie, no to aż tak daleka nie jest. Ale wolę chyba wziąć Koparcia, tutaj. ależ oczywiście. Nie, nie, nie. Ej, ty! Żadna kopalnia. Miasto Archolos i pod gildię Miasto oczywiście. kupiecką. Tak. Oj nie, nie byniu, żadna kopalnia. My już chyba tam mamy kurwa zakaz wstępu na razie przez trochę czasu. Handlarz różnorościami, chętnie do niego bym Chwila. zagadał i zobaczył co tam ma za ciekawości. Czasem oni mogą mieć jakieś fajne rzeczy, jakieś mikstury albo coś. No on akurat nie ma, a te wszystkie pierdoły to raczej zrezygnuję z nich. Przekażę cynamonowi. A kurwa mać, gdzie jest cynamon? To jest bardzo dobre pytanie. Czy cynamon to nie był któryś z nich? Nie, chyba cynamon to był tamten, nie? On nie dostał awansu teraz? Nie wiem, w sumie. Słuchaj. Mamy zadanie. Potrzebuję cię do obserwowania Jest ludzi w misja. karczmie Gerstanda. Muszę przekonać Ernesto, żeby mówił głośno o swoich planach dotyczących pewnej transakcji. Jeśli zauważysz, że któryś z gości zachowuje się podejrzanie, zacznij go obserwować. Nie brzmi skomplikowanie. Dobra, powiedz tylko, kiedy mam tam iść. Teraz. Teraz jest dobry moment. Kipnie nam? Chodźmy. Aha, bo my po cywilnemu mieliśmy iść. No tak, ja też debil jestem. Zapomniałem o tym. Poczekaj, żadne chodźmy. Czekaj, muszę tutaj strój górnika kurwa ubrać na cywilniaka. Albo to, co to jest? Nie, bo to jest pancerz tropiciela, to nie mogę to. Pas chyba nie ma żadnego znaczenia w tej misji, tak mi się wydaje. Idziemy kurwa jako górnik, chuj ze z wielką jebaną dzidą. Jak w jakichś afrykańskich kurwa tych, jak to się po polsku, plemionach. I z jakimś jebanym łukiem. Ale powiedzmy, że mnie nie stać na ubranie, jestem prostym człowiekiem, tak? Więc chodźmy. Dobrze, że to skipnąłem, bo tutaj no aż tak daleko nie jest, no ale trzeba iść prosto, później w lewo. Komu by się widzowie chciało? Mogę jeszcze raz podziękować. Widzę, że 80 subów mi wbiło, więc dzięki widzowie. No i dzięki, że tak licznie oglądacie tą serię, tylko tyle mogę powiedzieć. Skupmy się może bardziej na gierce.
Nie, ja jestem zbyt wychillowany, jestem totalnie chilluję bombę. Muszę się chwilę trochę obudzić, widzowie, i ogarnąć. Trzeba tu coś pokomentować, Dariusz Pekowski, kurwa. Musi zostać odpalony. Spokojnie, robimy misję, piję kawę i zaraz będzie budzone. I kurwa, byś coś jeszcze powiedział, Lewica. Idziemy, biegniemy. Tak, tak, będzie gadane. Z kim mam gadać? Z Ernesto, jasna sprawa. Witam serdecznie. A gdzie jest Ernesto? Jakiś... Mioch? Kim jest Mioch? Hej, ty! Nie wiem, ale dzięki za mieszek. Gerstad... Czy Gerstad miał coś ciekawego? Może drogiego, fajnego? Nie miał. No to nic, to co? Z kim ja mam kurwa gadać? Ty, poczekaj! Pokrótce wyjaśnienie Cynamonowi, o co chodzi, pora udać się do karczmy Gerstada. No jesteśmy. Przekonać Ernesto. No tak, ale... Nie pierdol, że ja po Ernesto też muszę iść. Nie, dobra. A tu jest, dobra. Przyszedłem dopytać o szczegóły twojej transakcji. Ale chyba nie chcesz wiedzieć, czym i za ile będę handlował z winnicą. Nie, to nie moja sprawa. Chodzi tylko o kwestie bezpieczeństwa. W tej materii to ja powinienem pytać ciebie o szczegóły. Droga jest bezpieczna? Zależy która. Tunel w grocie jest bezpieczny. Co do wąwozu, nie mam pewności. Jeśli z wąwozem są jakieś problemy, to pójdę tunelem. Cała filozofia. Przepraszam, nie dosłyszałem. Przepraszam, nie dosłyszałem. Pójdę tunelem, skoro to bezpieczniejsza opcja. Całe szczęście, że nie wąwozem. Całe szczęście, że nie wąwozem. Dlaczego? Ten problem jednak jest jakiś poważny? I co jeszcze taki głośny? Żaden problem. Tak mi się powiedziało. Nie ściemniaj! A czy on nie, wie, o co chodzi? Może ktoś tam on nie wie, a ja tak... Ale gildia wszystkim się zajmie. Spokojnie. On nie wie, o co chodzi. Miało to być dyskretnie. Ja odpierdałem taki syf. Ale teraz będę szykował towar w stresie. Genialnie! Mam nadzieję, że naprawdę zawsze stajecie na wysokości zadania. Kurwa, jak to 7 minut minęło już odcinka? Te odcinki tak szybko mijałem, jak pierwszy raz nagrywam. Siadam i za bardzo się skupiam na tym, co powiedzieć, jaki początek zrobić, co wam wyjaśnić, czego nie powiedziałem w poprzednim odcinku, że to tak szybko mija, kurwa. Nie poszło to tak, jak zaplanowałem. Ernesto powiedział głośno taką trasę... Jaką trasę obierze, ale dowiedział się o pułapce, jaką być może na niego założono. Trudno teraz, nic już z tym nie zrobię. Pora zapytać Cynamona, czy nie zauważył czegoś podejrzanego. Dobra, kurwa. Skok. Adam, mały słopie. Będę schodził. Nie ma Cynamona. Gdzie jest Cynamon? Mam jednego podejrzanego. Chodźmy, bo jeszcze stracimy go z oczu. No to śledzimy. Garus nie urwie nam łbów, jeśli to będzie tylko zwykły, uczciwy obywatel. Daj spokój. W razie czego złożymy oficjalne oświadczenie, że przeprowadziliśmy rutynową kontrolę placówek należących do naszych współpracowników. Dawaj, idziemy. Idziemy. Już odminimalizowuję giereczkę. Ale to, że my tak wolno będziemy szli? Nie, bo mnie chuj trafi, jak my tak mamy iść. Zdaje się, że po raz pierwszy w życiu przyjdzie mi kogoś śledzić. Oby to było jakieś ciekawe zajęcie. No jak my tak będziemy szli, to mnie tak trafi. Nie mów, Cynamon, proszę cię. Nie no, nie, to nie będziemy tak szli, spokojnie widzowie. Ja jestem przekonany o tym, że gra nam nie pozwoli tak. Chłop się albo idzie tutaj i zaraz skończy swoją podróż, albo postanowi tutaj nas zauważyć i dzidę zrobić przed nami. A fajne są te LED-y fest. No. Znaczy brzydko wyglądają, ja mam widzowe pokazy, spokojnie. Trzeba tutaj widza zainteresować. Chyba nas co? Być ostrożniejsi. Kurwa, powinniśmy być ostrożniejsi. Dzida za obywatelem. To wiedziałem, że tak będzie, no. To pokazałem widzowi. No gońko, Cynamon. Podejrzany typ. O, ta kurtyzana chciała 500 ode mnie. W sumie w aktualnym stanie gotówkowym jestem w stanie jej zaoferować 500 złotych monet.
Ciekawe, co ona nam widzowie jest w stanie zaoferować. Nie wiem, ale myślę, że rzuciłbym te 5 stówek. Co nie bym rzucił, jakbym rzucił. Przez ostatnio daliśmy też siano jakiejś wdowie, kurwa. I w takim tempie to ja nic nie będę miał. I tągu. Kurwa, że my się nie zmęczyliśmy jeszcze. Dzido, dzido, dzido. E, co? Ja się zmęczyłem już. Jednak. E, szybciej. Namon, on ma jakąś kurwa kondycję ze stali. Robert Lewandowski to... Obserwowałem Ernesto, tak jak kazałeś. To dlaczego jesteś tutaj? Uciekałem przed kimś. Zdaje się, że mnie śledzili. Nie mam pojęcia... Chujowo, bo chujowo, ale z 5 godzin to robię. Przyprowadziłeś ich do nas? Pomyślałem, że skoro jest nas więcej, to damy im radę. Lewicy miał fajnie. I nikt się nie dowie o naszej akcji. W sumie, nie zgorszy plan. Chłopcy, gotować broń. Cholera. Faktycznie coś mają do Ernesto. Idziemy im przyłożyć? No ta, no ta. Tak, chodźmy. Świetnie, trochę się rozruszam. Tylko najpierw spróbujmy z nimi porozmawiać. Może się czegoś dowiemy. No dobra. Strasznie debilny pomysł, panie Cynamon, ale no niech będzie. Zapisujemy. No musiałem 3 razy giereczkę resetować, żeby zapis robić, ale dla widzów zrobiłem, żeby widzowie nie czekali. Witam serdecznie. Witam. Stęskniłem się za wami. O, to muszą być nasi adoratorzy. Miło mi w końcu was poznać. Musimy porozmawiać o Ernesto. Nie, wcale nie. Ale za to musimy się upewnić, że nikt nie dowie się o moim planie. Więc sam rozumiesz. Lepiej... biznes is biznes, rozumiem. Poczekaj, sługa se tu przypinam. Kurwa mać, będziesz mnie bił, skurwę. Co ja mam za tego? Za zbroję! Poczekaj, kurwa, przestań, ty stój, kurwa! Szybko, o nie, ktoś zginął? To nasi zginęli? Kto zginął? Daj mi zbroję założyć! Skurwibonku jebany! Dobra, jeszcze raz. Zapomniałem, ja jestem jakimś gigantus debilus, kurwa. Mam nadzieję, że oni się nie wystraszą jak my z gildii kupieckiej. Ale nie mam wyjścia, w innym wypadku kurwa z tym. Z pancerzem, z ciuchami tego. Ciuchami kurwa górnika sobie nie poradzimy. Poczekaj. Wczytuj, no gro, co się dzieje? Czemu mi się... właśnie. Kurwa, za dużo rzeczy, widzowie. Nie, 7 skoków naraz wykonałem. Poczekajcie, bo w tle miałem gierkę pobierać. Co wam nagrać chciałem. Chociaż jeden odcinek. Dobra, pobieram, kliknięte pobieranie. Tutaj kliknięty starszy strój gońca. I co? Szykujcie się na wpierdol. Stęskniłem się za wam. Dobra, teraz to jest kurwa przechadzka po parku. W miarę. No tak, aż bym nie przesadzał, ale najgorzej to nie jest. No niestety nie pogadaliśmy. Uff, było gorąco. Trzymasz się? Nie gorzej niż wcześniej. No i o to chodzi. Wracam do kantoru. Pora odebrać nasze nagrody. Do zobaczenia! I mam takie wrażenie, że nas strasznie skurwią. Żeśmy nie odkryli nic więcej. Ale dobra. Ale wydaje mi się to racjonalną decyzją, bo jakbyśmy odpuścili, mieliśmy dwie opcje. Jedna to była odpuścić. No nie wydaje mi się, że jakby miałoby to jakiś turbo sens. Bo rozbilibyśmy tą szajkę, bo prawdopodobnie oni w ogóle z tej... O proszę, plany dotyczące Ernesto. Tej szajki jakby byli, moglibyśmy ich śledzić i dowiedzieć się o nich troszeczkę więcej. Natomiast no z drugiej strony... mieliśmy za zadanie, kurwa, powstrzymać tych ziomków, nie? Więc misja została wykonana. Wydaje mi się, że był to dobry wybór. Chciałbym przeczytać to, co znaleźliśmy, a to, co znaleźliśmy... Obudź się. Nie, to nie to. O postępy też nie to. Kurwa, za dużo tych ksiąg jakiś. Wiadomość od gońca. Tutaj jeszcze coś jest. To nie. Niewysłany list. O, plan dotyczący Ernesto. Razem widzą. Matoły jedne. Mówiłem, że picie wino dopiero po próbie, a nie przed. Załatwić ten cały sprzęcie, byle podróżny. Gdzie byle podróżny może go. Kurwa! Puszczam tą myszkę w pizdu. Może go zgarnąć. Wy chyba wszyscy z kołyski kiedyś wylecieliście.
Akcja nie może... Co się dzieje, kurwa, widzowie? Akcji nie możemy odwołać. Ernesto nie będzie zwlekać z transakcją, dlatego na wszelki wypadek przypominam, co kto ma robić. Jalson i Toki ciągną za linę, żeby zawalić wyjście z wąwozu, kiedy Ernesto już do niego wejdzie. Zakopaliśmy tam nawet kamienie, żebyście mieli dobre podparcie. Retul klęczy za skałą i strzela z kuszy do ewentualnej obstawy. Wyraźnie zaznaczyliśmy odpowiednie miejsce. Rozy i ja trzymacie tarczę i przyjmujemy na nie ciosy ewentualnej obstawy. Kiedy przyjdzie odpowiedni moment, musimy iść na miejsce na jakiś czas przed Ernesto. Wiem, że nie jest nas dużo, ale nie przewiduję dużej ochrony ze strony Araxos. Trzymać kciuki, żeby Ernesto nie wybrał tunelu na górze. Jeśli tak zrobi, to jesteśmy w dupie. No dobra, przeczytane, kurwa. Ja nie wiem, ja mam jakiś niedowład ręki. Albo wład ręki, właśnie za tłusty, kurwa. Co mnie nosi. Nosiuc, kurwa, 3 godziny w ligę pograłem już. Mam ochotę tą tak trzymam myszkę, że mam ochotę już ją zmiażdżyć, kurwa. Robiłem za 1.7, chyba 1.5 i 0, kurwa, 7, albo coś takiego, także nie poszło mi najlepiej. Wracamy. Czy my idziemy dać 500, kurty... No nie. 500 kurtyzanie? No nie, aż tak mnie to nie popierdoliło jeszcze. Ze 100, no tak max, to nie wiem. Ze 120, no Lifasa raz przepierdoliłem. Czy tam dwa, czy, ale za tyle? Na kurtyzanę 500? Trochę dużo. Idziemy do gildii złożyć raport. Do kogo? Bezpośrednio musimy iść w ogóle? To pewnie tego, nie? Z notki, które... Nie. Wiem, do kogo musimy iść, nawet nie muszę czytać. Myślałem przez chwilę, że do Lorenzo, ale to nie Lorenzo nam z tego... zadanie tutaj zlecił, tylko kurwa Gyros. Ja wiem, co ma inaczej na imię, ale tak mi łatwiej jakoś. Gyros i Cynamon. No i wszystko wiemy. Wiem, kim jest Cynamon, wiem, gdzie siedzi Gyros. Wszystko jest zajebiście, kurwa. Jeszcze trochę ksywek zostało, panowie, tak ze spokojnie. Słuchaj, Gyros. Sprawa załatwiona. Cieszę się. Opowiedz ze szczegółami, o co konkretnie chodziło. Grupa kilku osiłków chciała napaść Ernesto. Te wszystkie przedmioty, które znalazłem, należały do nich. Razem z Karamonem przekonaliśmy ich, że napad na naszego współpracownika... Aha, i to jak będziemy gdzieś kończyć gierkę, to może wrócimy do tej kurtyzany i może coś nam powie ciekawego. Wsparcie, a drugi na nie poczekać. Wtedy gildia mogłaby działać, nie ryzykując ani waszego życia, ani życia Ernesto. No dobrze, no. Jak dosadnie ich przekonaliście. No. Już nigdy tego błędu nie powtórzę. Ani nie zrobią żadnego innego. Świetnie. Błąd zapisu na dysku? Żaden z nich się nie ostał? Zdecydowanie. Przy jednym z nich znalazłem list, który to potwierdza. O co chodzi? Bardzo dobrze. Co do tego... jak wyglądała twoja akcja w karczmie? Informatorzy donieśli mi, że nie jesteś mistrzem słowa. Ernesto będzie się teraz stresował całą sprawą. I kto wie, czy nie będziemy mu musieli zaoferować ochrony. W najgorszym wypadku całkiem odwoła transakcję, a wtedy nikt nie zyska. Nie ma co gdybać. Mleko się rozlało. Zobaczymy, jak to będzie. Słyszałem, że nie zapomniałeś się przebrać, by nie rzucić podejrzenia na gildię. Bardzo mądrze z twojej strony. Reasumując, mój udział w sprawie można uznać za zakończony? Owszem, masz. Twoja zapłata. Ile? 450 golda. Bestia, nie. Co słychać? Myślę nad urządzeniem wam dodatkowych treningów. Musimy dbać o renomę oddziału, a nie osiadać na laurach. Sorry, widzowie, że ja tak w tle ciągle coś klikam. Ale ja jakby słyszę, co oni ciągle gadają, więc z tym akurat nie ma problemu. Tylko klikam wam, bo chciałem jeszcze nagrać fajną gierkę. Może jakiś zmontowany jeden odcinek wrzucić do tego. Mamy... mamy trochę misji.
Grosz do grosza to jest misja, którą nie jesteśmy w stanie wykonać, a reszta misji to jest każda misja, kurwa, w tym jebanym, na tych jebanych bagnach. Więc wydaje mi się, że nawet jestem przekonany, że nie mamy najzwyczajniej w świecie innej opcji. Za dużo mówię, wydaje mi się. Muszę znaleźć jakieś odpowiedniki. Przekonany jestem, nie wiem, czy tego też nie mówiłem, że nie mówiłem. Teraz jeszcze przekonamy się, wydaje mi się, na 100% Ernesto teraz jest, powie nam coś, Lorenzo powie nam coś ciekawego. Sytuacja. Tak, to nieźle powiedział. Powiedział, co wiedział. No nic. A, bo ja przecież użyłem ten potki, ja przecież skaczę, kurwa, jak Adam Małys, więc to nie będzie problemem. Nie bierzemy tutaj tego dyliżansu, tylko tego. Tylko pójdziemy się od razu tam teleportnąć, bo jak weźmiemy diligence, to będzie strasznie dużo komplikacji. A ja tam po prostu mam runę teleportacyjną i telepniemy się tutaj z tego miejsca magów ognia. W ogóle mam zlecenie na jakiegoś maga ognia, który tam gdzieś spierdolił i dobrze za niego płacą. Runa teleportacyjna 4, teleport i wracamy. Wybierz lokalizację u stronie żeglarza. Żartowałem, to nie jest ta lokalizacja. Inna lokalizacja. Wybierz lokalizację, przystań łotrów, to jest to? To jest to. Jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Wracamy tam, gdzie byliśmy wcześniej, gdzie to miejsce chciałem strasznie omijać z jakiegoś powodu. Nie wiem, jak już o wiele lepiej mi się przechodzi te misje w tych. W mieście, niżeli tutaj. Jestem teraz zajęty i nie mam czasu na pogaduszki. Ale też jakby bagna mają swój urok, szczególnie z tym zielonym jebaństwem. No fajnie, fajnie. Ma to jakiś swój urok, te bagna. Mają jakiś swój urok, te bagna. A trochę tu misji mamy do zrobienia. Ja większość tych misji pamiętam. I też kilka misji jest tutaj właściwie na bieżąco do wykonania. Kurwa, wiecie czego nie zrobiliśmy? Nie ulepszyliśmy pancerza. Wracam się, widzowie. Ulepszę pancerz, widzimy się za sekundę dokładnie w tym samym miejscu. Dobra, widzowie, widzimy się w nowym ulepszonym pancerzu. Znaczy, kurwa, nie umiem mówić dzisiaj. Znaczy w takim samym, tylko że plus 7 do statystyki każdej. No teraz to zaczyna jak już powoli, kurwa, wyglądać solidnie. Trochę siana na to wydałem, ale chuj w to. Dla mnie to były dosłownie 2 minuty, więc... Ej, ty! Mamy tutaj do pogadania, słuchajcie, z dziewczyną. Może to jest dziewczyna, której szukamy i na którą mamy misję. Więc może... Może ktoś mi tu odpowie, kim jest ta dziewczyna, ale widzę, że nie. Uwięziona dziewczyna, słuchaj. No! Uprowadzona. Jeśli dziewczyna była w mieście, Helga by się przestanie łotru, widziałem jakąś dziewczyną. Kto wie, czy to nie Lena. Jego nie chciał mi wtedy powiedzieć nic więcej. Może Oskar będzie coś wiedział. Aha, Oskar. A kim był Oskar? Gregor? No nie chciał mi powiedzieć. Oskar. Kim były te postacie? To jest Morty. Kim był jakiś Oskar? Tu mu gówno pod tego do żarcia podsypaliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie zły. Ty jesteś Leonardo. Szukamy Oscara. And the Oscars goes to... No właśnie do nikogo, bo kurwa nie mogę go znaleźć. Skurwibąk, ja się schował. Idziemy do tego miejsca tutaj, tej wielkiej łajby. Tam jest jakaś karczma i tam się kurwa jakieś grube rzeczy powinny działać. Dlatego zostałem sobie to na sam koniec, dokładnie tak, widzowie. Taktycznie. A teraz chciałbym znaleźć Oscara i z nim porozmawiać. Gdzie ja znajdę Oskara? Tu jest Cortez. O! Tu jest Cortez. Któryś z ochroniarzy to jest Oskar? Nie, to jest Simon. Cortez! No może nie pytajmy go, bo zaraz nam naklepie do dupy. Kim jest Oskar? Dan? Czy tu występowała jebana postać jako Oskar? Bo coś go nie widzę. Handlarz? Pirat? Czy to? Inkel, nie wiem, czy stałem nie... A, mogę od ciebie, muszę na chwilę pożyczyć Homera? Tak, będzie ogarniany Homer. Tylko może jeszcze nie teraz. Kurwa, gdzie ja znajdę Oskara, bo mnie za szlach trafi. Pirat. No nie ma Oskara, widzowie.
Oscary odwołane, kurwa. No nie ma. Chciałbym widzowie dla widza, ale nie wiem, kim jest Oscar. Tak szczerze mówiąc. Przystanie, kto wie, czy to nie Lena. Gregor nie chciał mi wtedy nic powiedzieć. Może Oscar będzie coś wiedział. Kurwa mać. No, ty jesteś Oscar? Nie, jesteś pirat. No to nie wiem, kim jest Oscar. Może Oscar znajduje się w karczmie. Nie pamiętam do końca, kim był Oscar. Może to ten dziadzio był. E, dziadzio. Jest dziadzio? Dziadzio był taki spoko. To może to był Oscar. Ale nie widzę dziadzia. Dobra, wchodzimy do karczmy, tak jak myślałem. Impreza, kurtyzany. Siema widzowie, tak jak możecie się domyślić, wyciszyłem się i zapomniałem później się odciszyć, więc będę waszym lektorem, kurwa, znowu. Ale tylko na kilka minut, a teraz posłuchajmy dialogu. Dobre tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Larry, też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży. Wiesz, od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić... A ty wiesz, tak? Jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego Rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. Co z tym Rębaczem? Tylko się nie śmiej. Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie dwoma ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. Po tym, co powiedział nam Larry, udałem się do Rębacza po sakiewkę. Jak tam? Masz moje 20 sztuk złota? Co? Role się odwróciły. Dawaj kasę. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. Zamiast spytać o sakiewkę, spytałem o 20 golda, a raz został wymuszony i ukradłem sakiewkę, po czym udałem się z powrotem do Larego. Jednak zważywszy na miejsce, w którym się znajdujemy i że każdy, kto tu trafia, raczej nie należy do najlepszych ludzi, byłem bogatszy o sakwę, bo zachowałem ją dla siebie. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale! Ale chyba wolę nie znać szczegółów. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Myślę, że zatrzymam całość. Co? Jesteś taką samą świnią jak Rębacz. Zawiodłem się na tobie. Żegnam. Dalej udałem się już do karczmy, gdzie spotkałem Oscara i zorientowałem się, że mam wyciszone mikro. Pozdro widzowie, zostawcie like. Ahoj marynarzu. Chcesz się odprężyć? Dobrze trafiłeś. Mamy tutaj najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Zapraszam. Szukam pewnego faceta sporych rozmiarów. Podobno mówią na niego duży Ben. Jestem wy... Czego widzicie? Chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Co masz na myśli? Ach, widzowie. Zabiłbyś w gacie i tyle by z tego było. Bez urazy. Gość wygrał w 4 turniejach z rzędu. Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. To pewnie wiesz, że ma on tu bardzo dużo do powiedzenia. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani, jeśli na to zapracujesz. Na twoim miejscu spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. Może nie zaprowadzi cię to bezpośrednio do Bena, ale ułatwi ci przeżycie. Musisz pokazać, że potrafisz się bić, to nikt nie będzie próbował wejść ci na głowę. Jeśli zwrócisz na siebie uwagę, to może nawet Proximo obniży ci wejściową opłatę, gdy już rozpocznie się miejscowy turniej. Ale do tego zostało jeszcze sporo czasu. Póki co wygląda na to, że jedynym sposobem będzie pomoc Corteza. Urwał mi się LED. Nie podoba mi się to, bo zaraz LED pociągnie inne LEDy. Może się zrobić, kurwa, nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że to wszystko nie spadnie, bo robiłem to naprawdę widzowy, kurwa, długo. Słuchajcie, nie no, mam wyciszony odcinek, ledy mi się zaraz kurwa urwą. No przecież tak się cieszyłem, żeby nagrać ten odcinek, a już mi się kurwa żyć nie chce. Co se w ligę zagrałem, żyć mi się nie chce. Skończyłem grać w ligę, mówię, odcinek pomoże, i znowu mi się nie chce grać.
żyć w ogóle. Grać to już ten. Ale dobra, widzowie, to co chcę wam powiedzieć, to byłem wyciszony. Nie mam zielonego pojęcia od kiedy. Więc streszczę wam to na bieżąco. Na pewno dla Rego byłem wyciszony, a pewnie i sporo czasu. W sumie to ja muszę to sprawdzić, widzowie. Zaraz się widzimy. I widzowie, okazuje się, że od jakichś 4 minut byłem wyciszony. Więc nie jest kurwa najgorzej, widzowie. Czyli wszystko wiecie, co mówię. Nie muszę wam nic praktycznie przypominać. No to tyle. No niestety mnie się nie klikło, więc pewnie wam takie zmontuję, wam powiem, że mnie się nie klikło. No nic, plan Vincente. I w sumie spoko. Plan Vincente trzeba by było przeczytać. Skoro leży, to co, nie przeczytam? Ja nie przeczytam, pewnie, że przeczytam. Poka. Notatka, niewysłany list, tylko najpierw to trzeba kurwa znaleźć. Plan Vincente, plan Vincente. Taka mała, dziwna kartka. O. Vincente podobno wpadł na jakiś genialny pomysł urządzenia, które będzie chronić słoneczne dni przed spiekotą, a w ulewne przed smoknięciem. Ta ma się składać z długiego patyka i lekkiego, ale nieprzewlekalnego materiału. Próbowałem mu wybić ten idiotyczny pomysł z głowy, ale facet strasznie się uparł. Koniec końców zakupił po tuzinie skrzydeł krwiopijcy oraz bagiennego krwiopijcy. Za każdą parę skrzydeł zapłaci pełną cenę złodzie. Zazwyczaj można go spotkać u nas w karczmie. O, to bardzo fajnie, podoba mi się to. Hej, nie bój się. Nie jestem jak wszyscy tutaj. Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. Ciężko tu przeżyć. Nie jest tak źle, jak już poznasz ludzi. Spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. Co tutaj robisz? Oj, będzie dużo gadania. Chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. Szanuję podejście. Jak leci? Wiesz, w klasztorze nie jest tak źle. Problem w tym, że nie mają tam dziewczyn i ziela. Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny. Jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie. Warto. Ty, a na ciebie kurwa nie ma zlecenia? Nie, to jest zlecenie na nowicjusza, ale chyba ognia, jakby w sensie maga ognia. Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara, są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze. Ale jeśli ciebie stać, to polecam. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Jest nowicjuszem, więc. Jako nowicjusz jeszcze niewiele potrafię. Ale jeśli sypniesz parę monet, to ci pokażę, jak zwiększyć swoją energię magiczną. Do tego znam się trochę na alchemii. I mógłbym cię nauczyć jej podstaw. Oczywiście również odpłatnie. Okej, okay, no nie, raczej bym nie chciał. Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Zastanowię się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę, tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. No co ty, jebać 60, wiadomo. A pohandlujmy, a pokaż co masz. Iście wzmocnienia skóry? Nie no, to chujowe masz. Która odnowy życia. Ja bym takie permanentne potrzebował miksturki. Chociaż ta jest fajna też miksturka. Kurwa, sporo jakby odmian tych mikstur w ogóle, nie? Tutaj, że z czasem regeneruje, tutaj, że w ogóle regeneruje. Sporo odmian. Pierśnik gwiezdnej mocy. Maksymalnie 20, no nie, raczej nie. Tutaj coś ciekawego. Pewnie jakbym szedł w magię, to bym się zainteresował, ale zważywszy, że nie idę. To się pierdol, panie Hierro.
Źródło trów, proszę bardzo, jakieś. Przystań to rzeczywiście niebezpieczne miejsce. Tuż przy radzie miejscowej karczmy leży trup. No chyba nikt nie robi sobie na tym większego wrażenia. No, żeśmy trochę ludzi też zabili ogólnie. Ale wygląda jakby zarzygał wszystko i umarł, no. No nie chciałbym tak umrzeć. Pogadajmy z ludźmi, którzy tu są. Fox. Co słychać? Nieważne ile flaszek kupisz, zawsze będzie o jedną za mało. Rozumiem, Fox. Larry. Co powiesz na mały pojedynek? Co takiego? Dlaczego mielibyśmy się bić? Podobno w przystani szacunek można zdobyć przy pomocy pięści. Coś w tym jest. Może dlatego nie mam go jeszcze zbyt wiele? Nie jestem typem człowieka, który lubi codzienne mordobicie. Ale w tym miejscu to wręcz obowiązek. Rębacz zbyt wiele razy dał mi popalić. Mały trening się przyda. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Gotowy. Jestem gotów. Walczmy. Dobrze, chodź za mną. Za tobą. Panowie, kurwa. I wbijamy szacunek na dzielni. Respect plus, kurwa, jak w GTA San Andreas. No dobra, niech będzie. W sumie podoba mi się ta lokalizacja. Nie jest chyba taka najgorsza ogólnie. Jest chyba, ale tu jakiś zasadzkęs się nie szykuje? W ogóle zapiszmy, bo dawno save'a nie było. 10 minut nie zrobiłem save'a. To jednak warto. Idziemy, idziemy. Zaczynajmy. Niech wygra lepszy. Tylko nie bierz tej walki na poważnie. O kurwa ty, ale pierdolnięcie to masz, Larry. To ci muszę przyznać, co ty miałeś kurwa za miecz? Ty jakiś gigakoks miecz miałeś. Nie zdążyłem sprawdzić, bo byłem kurwa w szoku, ty. To było? Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. No bardzo fajny mierzyk. Jesteś naprawdę niezły. Cóż, chyba rzeczywiście nie jestem stworzony do miecza. Okej. Kilka gęb do obicia. Misja się nazywa. Dajmy się poznać mieszkańców przystani, jak jest zdolny wojownik. Myślę, że to powinno wystarczyć do obniżenia pizowego, ale zawsze mogę dalej rywalizować z innymi. Znaczy, dlaczego by nie, no. Zawsze to darmowy goldzik. I w sumie tutaj nie ścina gierki, tak jak w mieście. No niestety nie zależy to ode mnie. Bo czy nagrywam odcinek, czy nie nagrywam odcinka, jest karta graficzna 30%, to po prostu nie zawsze jest to stałe 60 fpsów. To nie ma aż takiego znaczenia, bo to szczerze mówiąc, jak wrzucamy te filmy na YouTube, to póki faktycznie nie ma takiego ścięcia, to YouTube robi na tyle to fajnie, że on te... Znaczy fajnie i nie fajnie, że on jakby... My nagrywamy klatka po klatce, tak? Czyli klatka, klatka, klatka i to się jakby łączy w film. A YouTube robi tak, że bierze ten film i po prostu robi klatkę, bierze drugą klatkę, ale się nie zastanawia jakby, czy ta klatka to ta klatka? Tak mi się wydaje. Tylko bierze jedną klatkę, bierze drugą następną i myśli, no to chyba to powinno być pomiędzy, nie? Co jest dziwne, bo chyba nie otrzymujecie dzięki temu na YouTube takiej aż płynności. Ale dzięki temu jest to, zgaduję, o wiele, wiele szybsze, niż byłoby w innym wypadku. Plus, kiedy jest 50 fpsów, to aż tego tak nie widać. Póki faktycznie nie ścierwi. Co tu robią ci strażnicy? Jakiś czas temu się tutaj przypałętali. Cortez wszystko z nich wycisnął i przynajmniej teraz mamy pewność, że straż nie ma pojęcia o naszej kryjówce. Nie ma z nich już zbyt wiele pożytku. Ale przynajmniej służą jako kontakt... Urywają mi się dalej ledy. A nasz kapitan lubi wiedzieć, co w trawie piszczy. Nie, widzowie, ewakuację trzeba naprawić. Wiadomo, widzowie, bo budowniczy zawsze da radę, ale tutaj musi się na razie rozgrzać klej, więc myślę, że jeszcze zapytałem go z 3 razy i idę naprawić ledy. Pokaż. A to już pytaliśmy, nic nie miał ciekawego. Wiesz coś o tej dziewczynie z jaskini? Zamęczą ją na śmierć, zamiast po prostu zwrócić już jej wolność. Przed tym, jak dali nogę ze straży, chcieli jeszcze trochę zarobić na jakimś okupie. Ale nie zarobili. Zamiast porwać córeczkę bogatego kupca ze starego miasta, wzięli pierwszą lepszą dziewczynę, jaką zobaczyli. Nikt się nie zainteresował tą sprawą? Przez przystań przewija się sporo ludzi. Większość idzie na okup albo do niewolniczej pracy na innych wyspach. Dziewczyny często lądują tutaj w karczmie i pewnie z tamtą stałoby się to samo, ale Gregor potrafi naprawdę porządnie przywalić ciekawskim.
Siedzą w tej swojej grocie i nikomu nie wchodzą w drogę, to i nikt nie wchodzi w drogę im. Iwan kiedyś rozmawiał z chłopakami o tej sprawie. Może od niego dowiesz się czegoś więcej. Okej, Iwan. Kim jesteś? Na imię mam Oskar. Przypłynąłem na tę piękną, przeklętą wyspę razem z Cortezem. No dobra, nie przypłynąłem. Rozbiliśmy się. Teraz prowadzę karczmę, więc jeśli chcesz się czegoś napić, to uderzaj do mnie lub do Vincente. Nasza Lorietta słynie z tego, że nigdy nie brakuje w niej atrakcji. Dodatkowo staram się zawsze mieć w ofercie jakieś ciekawe błyskotki. Okej, okay, czym się zajmujecie? Kiedyś odwiedzaliśmy wszystkie porty królestwa. Dziewczyny, butelka wina w ręce. Rozmarzyłem się. Nie mogę ci za wiele opowiedzieć o naszych źródłach dochodu. Może Cortez znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie? Skąd pochodzisz? Z wysp południowych, nie widać? Cortez pozbierał nas wszystkich razem. To były czasy. Jedynie Tiago nie jest z naszych stron. Tiago? Przyjęliśmy go jeszcze za dzieciaka. Pomógł nam umknąć przed paladynami. Gdyby nie on, na pewno spotkałeś go w drodze do przystani. Chyba nie. Jak idzie interes? Bardzo dobrze. Wszyscy lubią od czasu do czasu napić się dobrego piwa. A gdzie w okolicy znajdziesz inną karczmę? No nigdzie, więc wszyscy przychodzą do mnie. Jak? A, nie co to pytanie. Za to słynna Lorietta. Okręt starego wilka morskiego, Corteza. Tak, właśnie tego, który siedzi w tym domku na podwyższeniu. Kiedyś byliśmy z morą handlarzy. Widzowie, zaraz się widzimy. No, widzowie, sytuacja wykonana, w sensie zagrożenie zostało zeliminowane, to by było zbyt duże słowo, ale na pewno sytuacja opanowana będzie odpowiednio. Odpowiednim słowem. No niestety musi mi się nagrzeć ten klej zajebany, bo mam kabel za mały. No i nie mam jak tego, więc podłączam tego kleja, on się nagrzewa szybko, kurwa, przyklejam i podłączam z powrotem, więc popytajmy trochę, ja w międzyczasie będę nagrywać odcinek i klej zjebany ledy. Pochcząp! Multitasking. Na tawernę? No, nie sam. Częściowo pomogli mi członkowie załogi, ale głównie mój kumpel, Vincente. Kupa roboty, ale efekt chyba zadowalający. Chodziło mi o przystań. A, przystań Łotrów. Cóż, pewnie zauważyłeś, że ciężko tu dotrzeć. Obowiązuje tu taka zasada, że każdy dba o własny zadek. Żadnych strażników, sędziów czy królów. Robisz, co ci się podoba i sam za to odpowiadasz. Znajdziesz tutaj łowców przygód, średnio uczciwych handlarzy, albo ludzi, którzy po prostu nie chcą płacić podatków. A, i jest chyba nawet dwóch dezerterów ze Straży Miejskiej. Bardzo ciekawe miejsce. Owszem, czujemy się tu jak w domu. Okej, ciekawe masz w domu. Czemu w twojej karczmie leży trup? Nawet mi nie przypominaj. Cortez już dawno miał kogoś przysłać, żeby się tym zajął. Tymczasem czekam i nie mogę go nawet wywalić, bo wielki kapitan musi się dowiedzieć, kto zabił tego pijaka. No chyba Oskar trochę mad jest. Lutniarz, kurwa, jak to ja. Jak leci? Jestem zajęty. No dobra, dobra, słyszałem, ktoś ma taki głos już. Rosita! Nie wstydzisz się swojej pracy? Skarbie, nie masz lepszych pytań? Lubię swoją pracę, bo po prostu lubię się dobrze zabawić. Może miałabym zamiatać dom jakiegoś obleśnego bogacza, który będzie mnie szczypał w tyłek za plecami żony, co? Nie, to nie dla mnie. Dobrze mi tu. Wiecie, co mi brakuje? Różnych jakby... Ogólnie u ziomów, u losych, że jakby nie ma w ogóle grubych osób tutaj. To jest, ja wiem, że to jest po prostu cecha gotika, ale wkurwia mnie to trochę. Gdzie są grube osoby, gdzie są chude osoby, gdzie są w chuj chude osoby? Brakuje trochę takiej różnorodności, mi się wydaje. To nadaje takiemu światu, że... A tutaj w tym gotiku każdy wygląda tak samo, tylko ma inną twarz. To jest takie dziwne trochę. Mogłabyś mnie czegoś nauczyć. Ale też czuję... Ach, mogłabym cię nauczyć mnóstwa rzeczy. I to w coś czuję, że... sposób. Że to nie jest wina twórców, nie, jakby... Mi raczej moda, tylko... Nie związane z sypialnią. To nie jest...
jest podstawowy zakres moich obowiązków. Zaraz wam opowiem. Więc za taką informację musisz wyłożyć trochę złota. Zgaduję, że to nie jest jakby wina twórców gierki, no tylko Gothica, bo w Gothicu też tak było i zgaduję, że też bardzo ciężkie by było to zmienić. Dlatego zostawili tak, jak zostawili, ale brakuje, naprawdę brakuje. Tyle wystarczy? Jak najbardziej. A więc mogę ci pokazać, jak skuteczniej dobierać się do zamkniętych zamków i jak niepostrzeżenie wyciągać ludziom rzeczy z kieszeni. Oczywiście nie za darmo. Nie wiem, czy ja takiej umiejętności nie posiada? Naucz mnie skuteczniejszego otwierania zamków. Okej. No i to jest kurwa przydatna rzecz. Ty nie okradła mnie? Nie. W czym jesteś lepsza od Rosity? Rosita może i ma piękne, młode ciało, ale ja mam doświadczenie, które naprawdę potrafi zaskoczyć. Żaden klient jeszcze nie narzekał. Rozumiem, rozumiem. Co słychać? Kurczę, trochę za krótko spałam. Co cię tu przywiało? Życie, kochaniutki! Z czegoś trzeba żyć, a że mam pewne talenty. Nie zawsze sprzedawałam swoje ciało, ale trzeba było coś wymyślić, kiedy czasy zrobiły się cięższe. Wiesz, jak jedzenie w mieście podrożało? No, jakbym w Polskę widział. Dobra, widzowie, idę, zaraz pogadamy dalej, tylko naprawiam ledy. Dobra, widzowie, jestem. Także kontynuujmy. Zaskakująco. Trzyma się, wygląda jak gówno jebane, wklej całe drzwi jakimś gównem, ale działa, Eevee. Jestem trochę zajęta, zajmij się swoimi sprawami. Okej, okay. Eevee. Rozumiem, co tu jest ciekawego, jest tu ciekawe łóżko, są tu jakieś rzeczy na podłodze, czyli rozumiem, że tutaj jest tak zwane miejsce kurtyzant. Kurtyzan? Nie, kurtyzant. Chyba dobrze powiedziałem. Porozmawiajmy z karczmarzami. Vincent. O, jak ci się udało tu dostać? Vincente. Jestem Vincente. A Vincente? Mam wszystko, czego potrzebujesz. Co mam? A, skrzydła. No kurwa, pewnie, że tak. Masz dla ciebie. No i wszystko. Zarobione? Oczywiście, że zarobione. Co ona tak ucieka? Kim jesteś? Jestem jednym z ludzi Corteza. Wypłynęliśmy za młodych lat z Wysp Południowych za złotem i przygodami i widzisz, gdzie nas morze poniosło. No, ale nie ma co narzekać. Głodem tu nie przymieramy, jakoś sobie radzimy. Pytałeś, kim jestem. Jestem jednym z najlepszych wojowników na tych pieprzonych bagnach. To co? Partyjka Sachów? Mam przy... Nie, czy ja mu jeszcze muszę mogę sprzedać te skrzydła? Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć walki bronią jednoręczną, dwuręczną i wszystkiego, co jest z tym związane. Ale nie jest to tania sprawa. Niby mógłbym, ale... Wybacz, kolego, ale jeśli w tej okolicy będzie się pracowało za pół darmo, to nie przeżyjesz nawet tygodnia. Na pewno będzie cię stać. Oczywiście, jeśli jesteś obrotny. Okej, okay, potrenujmy. Pokaż. No nie kosztuje to dużo. Ale z drugiej strony też nie masz nic ciekawego, co bym się nauczyć. Mógłbym się nauczyć bronią jednoręczną, bo coś tam co czasem macham. Ale na razie spasujemy. Spasiba na razie. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, popytaj u Corteza, bo Oskar chyba też nic dla ciebie nie ma. Okej. Okay. Czym się tu zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Pomagam Oskarowi prowadzić karczmę. Zastępuję go, kiedy musi iść pospać kilka godzin. Sprzedaję klientom alkohol, głównie jednak pilnuję tutaj porządku. Nie chcemy tu awantur. Za dużo pracy włożyliśmy w przebudowę statku, żeby jakiś pijany idiota nam to spalił. Poza tym staram się ćwiczyć tak często, jak się da. Okej. Rozmawiajmy jeszcze tutaj z tym ziomem. A to jest Oskar. Mogę się tam na plecy do was dostać? Nie, tam w ogóle na górze coś jeszcze jest. Mogę tam iść? Panowie, nie, tu jest normalnie tego, tak? Nie tak prędko. A. Ben jest aktualnie niedysponowany. Ben. Nie życzy sobie, żeby ktokolwiek mu przeszkadzał. Chyba wyraźnie. Kurwa, szczerze mówiąc, to ten wartownik nie wygląda na kogoś, jakiegoś giga koksa. Więc ja bym się tutaj z nim zmierzył. Chociaż z drugiej strony... Pewnie nic mu nie zrobię, nie? Mhm.
no tak jest gra skonstruowana. No i się trochę nie dziwię, bo jakby do tego Bena mamy mnóstwo misji, które musimy wykonać. I takie skipnięcie byłoby strasznie durne. Więc jakby to jakoś w miarę kumam. Chociaż wydaje mi się, że z tą akrobatyką to takie minięcie tego strażnika, kurwa, nie jest... Nie byłoby jakimś największym problemem. Chociaż tutaj chyba troszeczkę ulepszyli to, niżej było w Gothicu 2. Ty mogłeś przez bramę sobie przejść od razu w Corinis, jak przyjść do Corinis, bo tak było kiedyś. Patrz, jakbyśmy... Nie tak nie chyba wyraziłem... Czyli nie da się tak, że skok, bo kiedyś tak było właśnie w Corinis, że jak skakałeś, to robiłeś taki przeskok i oni byli w szoku, jak się nauczyłeś akrobacji chyba. Natomiast tutaj to chyba trochę inaczej wygląda. Beczkę z piwem, aż jak czym. Chcesz mi powiedzieć, że ostatnia beczka z piwem, której szukaliśmy, znajduje się tu? No chyba bym się popłakał, ty. Nie zgadz, że tutaj się znajduje. Ale nie, chyba, nie no, wątpię, że to jest ta beczka z piwem. Chociaż kurwa, istnieje taka szansa. Ale pojebana akcja. Istnieje taka szansa, że to jest ta beczka z piwem, której nie znaleźliśmy, bo oni tu wywieźli to. Ufer. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, prawo. My w ogóle nauczyliśmy się otwierania zamków, jakichś doświadczonych kufrów. I chyba nigdy nie spotkałem kufer, którego nie byłem w stanie otworzyć, więc... Na co ja te 400 golda wydałem, kurwa? Nie wiem. Czy było warto? Nie wiem. Ale wiecie, co jest jeszcze warto? Zajrzeć na jutrzejszy odcinek. Oj, byniu. Znaczy na kolejny odcinek, następny odcinek. Już dzisiaj chyba, o ile dobrze to wszystko liczę. Więc no fest jest warto, widzowie. A ja z dzisiejszego odcinka ja spierdalam, więc widzimy się, widzowie, jutro. Taki dzisiaj widzicie chaotyczny odcinek testowy, ale mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie na Twitcha i inne linki macie w opisie. Pozdrawiam, zobaczcie rewinda, bo już 3000 osób widziało. Siema, widzowie.